Serdecznie witamy wszystkich hodowców. I tak jak obiecaliśmy w filmie prezentującym hodowlę kolegi Leszka Pielesiaka w sezonie 2013, mamy teraz do zaprezentowania gołębie, które kolega Leszek przeznaczył na sprzedaż. Jest to 15 gołębi młodych. Zobaczmy, one są tutaj w tej klatce. Tu jest tylko tych gołębi mniej, to jest 7 gołębi. 6-7, tak? Ale są to takie gołębie charakterystyczne, o których kolega nam teraz coś powie. Tutaj zobaczmy, kolega teraz złapał takiego gołębia szymla, to jest taki ciemny szymel, on taki lekko dębowy odcień. Piękny gołąb. Zobaczmy, to jest gołąb po jakim numerze, popatrzmy. 51, 57, 58, to jest jego brat z gniazda. Tak. I to są gołębie, jakbyś mógł powiedzieć więcej? To są super gołąbki, to jest ojciec tego młodego, to jest oryginalny Kopman. Czy to jest Kopmana? Tak, jajko było od Kopmana kupione za 500 euro. 500 euro jajko. A matka jest szpak. Z tych twoich, co końcówkę, 99. To jest oryginalny Flor Verwortam ze strony matki, czyli dziadek tego jest oryginalny 100% Flor Verwortam Finneke 5000, a matka jest szpak z Wanlonów. Tutaj widzieliśmy, że te takie gołębie szpaki, pstre mocno. Ten ładny. Gołębie charakterystyczne. Takie Leszka, ładny. Gdyż jak widzieliśmy, jak wylatywały te gołębie. A tu jest jego braciszek. No właśnie. To jest samiczka. Piękne, jakie kolory ładne. I oko. Samiczka. My na razie tak tutaj płeć oznaczenie przy młodym to traktujemy trudno, tak nie? Domyślnie, bo się ale ładnie to ułożone. Tak, zobaczmy. Skrzydełko już na drugim tym. Pokażmy, to jest ten o numerze 4158. 56. 56, przepraszam. 56 i 57 to tam były właśnie. Tak. O. I tu są dwa młode, bardzo ciekawe. Pstre. Tak, te. Tak. Pokażmy, właśnie jaki numer mają. Te chcę pokazać tych młodych. 41, 98 8. i 97. Tak. Są też dwa z gniazda takie. To są Flor Verwort 100%, ojciec, a matka Uno, Westrate. Ale tam jest też Verwort. Tak. W rodowodzie? Tak, ale 4 razy jest Uno. I ta matka 2009 roku wydała u mnie 2 asy. Bo więcej młodych, wiadomo, nie będę wypuszczał, bo to jest za dużo, ale 2 super asy wydała. Jeden z 2010 roku. Inne kojarzenie też było. I w tym roku mi zrobił, w tamtym roku maratony wygrywał super też, ale w tym roku ma 12 konkursów, z tego 10 w setce. Z 2010 roku. Następnie drugi jest Flor Verwort, tak, teraz są kojarzone, i Westrate, i zrobił jako roczny 12 konkursów, nie? Znowu jej syn. No i to są bracia, nie? Tak jak mówię, to chyba samiczka będzie. I to są super, ale samczyk, to jest samczyk, tak, samczyk, nie? To chyba, no, ale to tak jest. No, ale nie, to ja jestem hodowcą, no sam jest 100%. No, dobrze, samczyk. Dobrze, żeby nie było później. Nie, ostatnio miałem przygodę jednego gołębia takiego dużego, a niebieskiego. O, to jest miałem siostra, się z samicą kazał. To jest samiczka, nie? Samiczka, nie? No. Zobaczmy. To jest samiczka, to jest siostra jego, nie? No. Ta jest, ale ta już nie jest pstra. No troszeczkę. To, a, nie, z drugiej strony rzeczywiście jest. Widzimy, o. Te większości, to jest, mówię, tu mamy 7 w klatce, nie będziemy każdego pokazywać, ale to są takie same gołębie, tylko po prostu z innego lęgu, co kolega Leszek ma teraz tutaj, te latają nad gołębnikami. A jeszcze zadam pytanie, te nie były lotowane? Nie. Nie, czyli zadam, kto się, jak się nazywa, nabędzie, to sobie będzie mógł u siebie oblatać. Ciekawostka jeszcze może przyniosę, tak? Mi tego asacu, który był pierwszy w oddziele. To też coś tutaj od gołębi mamy podobne? Nie, jedna samiczka jest do sprzedania. Tu jest ta. Zaraz ją kolega nam pokaże. No zobaczmy. Tutaj, tak jak mówiłem, z tych gołębi 7 tylko. Tam jeszcze mamy obok, ale to mówię, to są bardzo podobne. Tu jest. O. Wiadomo, on był wdowcem, nie? Pokażmy ten, co jeszcze tylko numer tego gołębia. Tak? To jest 41, 71, tak? On był wdowcem, nie? Tak. Ale miał roczną samicę, która pochodzi po Van Dyku oryginalnym. I z Floru Verwotów. I rocznymi samicami nie lotowałem. Tam dwie tylko były lotowane, nie lotowałem. No i jak była dopuszczana do niego, do samca, no wiadomo, jajka samice znoszą. Jak są nielotowane, to znoszą jajka. No i jajka odbierałem i podkładałem. No i właśnie z tego udało się, jest ta samiczka. Ten, który jest pierwszy w oddziele, 14 konkursów. W 2009 jako dwulatek 15 konkursów miał. To może go pokażemy, może zaraz kolegą. I co ciekawe, że 14 konkursów ma fajny kilometraż, nie? To może będzie 6000, ta była 322, widziałem. No, to może będzie w Polsce pierwszy, może mu się uda, bo tam ma 3 maratony, nie? No.
A my byśmy mieli dość fajny kilometraż, bo tylko mieliśmy pierwszy lot 160, drugi 260, już później wszystkie takie długie loty, 320. I ten gołąb jest bezpośrednio? Tak, po nim, bezpośrednio, to jest samiczka, to jest samiczka, to jest bezpośrednio po nim, nie? To jest tego Amana mojego. Tak, 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 tam tego na stronie internetowej. I też już ma już spierzone, nie? To jest tam spierzone, nie? To pokażmy może jeszcze teraz tego samczyka, jak chciałeś już się pochwalić. Ten kolega właśnie ma w ręku tego samczyka, o którym wspominam, ojca tej gołębicy, co pokazywaliśmy. Na stronie internetowej go mamy. Tak, a pokażmy jeszcze jaki numer ma ten gołąb. Tam sobie każdy będzie mógł zobaczyć go. PL0266 z 2007 roku, 34,99. Tak, Leszek, z boku popatrzmy. O, widzimy. Nakrapiany samczyk. Pokażmy skrzydło jeszcze jego. On teraz się pierze, tak, nie? Jeszcze cztery piórka. Zawsze tak pokazujemy. To jest ojciec tej gołębicy, którą mamy na sprzedaż. Tamtej to jest ojciec. 2000... I on 14 konkursów. Tam tylko jedną mamy taką, nie mamy. Tak, nie, bo teraz są młode, nie? To znaczy, że będą cztery młode jeszcze po nim, bo pierwsze jajka zaraz zabrałem. Na pokrewieństwo bardzo, dlatego Amana połączyłem. Pierwsze jajka zabrałem, podłożyłem, są już młode, nie? I teraz następne młode już się wykluły. A teraz tym jest sparowany. On teraz karmi młode. Ale sparowany jest, to jest... Samo, takie same w takim kojarzeniu? Nie, inne kojarzenie jest, bardziej na pokrewieństwo, bo tam był Flor Verwort i z Van Dijk'a, z Kabin Kanibala tam, nie? Mm-hmm. A tu jest po córce Amana, tylko inne matki były, nie? Czyli, że tak powiem, jak ktoś nie zdąży z wujkiem, kupić, albo z wujkiem, bo ona jest wujkiem. Będzie chciał, to może jeszcze zadzwonić i w razie czego te cztery te gołębie będą miał. Właśnie po górze, na Górze Świętej Anny, jak będzie ta aukcja, będą do sprzedania. Także na razie, koledzy, dziękujemy. To jest gołąbek. On miał jako dwulatek miał 15 konkursów, ten gołąb. I w GMP miał 358 tam z groszami. Czyli bardzo jak wysoki. 358 to daje nam 1432. Mhm. To można być mistrzem Polski, nie? Jakby cztery takie. Takie cztery. No, no. Właśnie, cztery. No. Brakuje zawsze czegoś. To tak no. Zawsze jest. Ale dobry gołąbek jest, bardzo dobry. To jest bardzo dobra linia, nie? Takie inteligentne. Tu jest ze strony matki Ronaldo, a ojciec Daman. Widzimy, że tutaj na giełdzie nie będziemy mieli żadnych takich gołębi, co ktoś by mógł pomyśleć, jakieś takie, co nie udaje się czy coś. To są po prostu takie same, jak te, które kolega sam lotuje, a po prostu są z innych. Za dużo tego jest, no, trzeba to sprzedać za dużo i na karmę też musimy zarobić coś. Nie? No, to jest moja praca, nie? Czy kolega jeszcze coś nam będzie pokazywał? Nie, dziękuję. Także na razie dziękujemy, życzymy udanej aukcji, a za chwilkę jeszcze zaprezentujemy kolegi ofertę na Górę Świętej Anny.